небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам провины наши, як и мы прощаем виноватцам нашим. 20 września w Instytucie Teologicznym w Brzuchowicach odbyło się sympozjum inauguracyjne Ojciec Paweł Henryk Mosin, naukowiec i duszpasterz, poświęcone 25. rocznicy jego śmierci. Na początku zaproszonych naukowców z Polski i Ukrainy oraz obecnych słuchaczy powitał dyrektor Instytutu ksiądz dr Jacek Uliesz. Dyrektor Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny profesor Borys Kuźminow wygłosił przemówienie inauguracyjne, które przypomniało karty z życia naukowego wybitnego epidemiologa XX wieku, księdza Henryka Mosinga. Dr Mosing był nie tylko utalentowanym naukowcem, który był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie szczepionki przeciw tyfusowi. Był także kapłanem i przez wiele lat prowadził działalność misyjną i duszpasterską. Podczas spotkania odbyła się prezentacja filmu Poskramiacz wszy Rudolf Weigl, reżysera i producenta Edwarda Zeniuka o słynnym lwowskim naukowcu polskiego pochodzenia, który wynalazł szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu, a także film w języku polskim o działalności i posłudze doktora Henryka Mosinga wyemitowany przez telewizję Trwam. W ramach wydarzenia odbyła się prezentacja esejów poświęconych dokonaniom Henryka Mosinga jako lekarza i jego wpływowi na życie katolików zmuszonych do zejścia do podziemia w wyniku prześladowań ze strony reżimu komunistycznego. Na zakończenie metropolita lwowski podziękował wszystkim wykładowcom i uczestnikom za aktywne uczestnictwo i uczczenie pamięci świętego kapłana. Niestety moje refleksje. Pytanie bowiem, które sobie stawiam i na które szukał będę odpowiedzi, dotyczy sensu istnienia tego przekazania. Dlaczego ono jest i dlaczego jest ono tak ważne? Skoro jednak istnieje i posiada taką wartość, znaczy, że bez niego miłość bliźniego byłaby trudna lub wręcz niemożliwa. Gdzieś tak, to jest.